Mini Euro 2011 podsumowały dziś władze Suwałk. Trzydniowy międzynarodowy turniej piłkarski 13-latków był największą imprezą piłkarską w historii miasta. We wrześniu w Suwałkach zagrało 16 ekip z 9 krajów. Gospodarze mogą mówić o wielkim sukcesie. Nie tylko zebrali wiele pochwał za sprawną organizację, ale odnieśli także dobry wynik sportowy. Mini Euro było też sprawdzianem nowego stadionu. Teraz przyszedł czas na podsumowania. W tym celu dziś Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, spotkał się z działaczami sportowymi, nauczycielami i szefami miejskich spółek. To był dla nas wielki sprawdzian i szansa na promocję nowego stadionu, oceniał Renkiewicz. W świat poszła informacja, że w Suwałkach jest nowy stadion, że świetna, udana impreza sportowa, piłkarska. To jest również element promocji miasta przez sport i mam nadzieję, że to nam udało się zrobić z sukcesem, bo nawet na koniec turnieju pojawiały się takie pytania, takie głosy, a kiedy kolejny tego typu turniej będzie organizowany w Suwałkach i na pewno w przyszłym roku, w 2012, takiego turnieju nie będzie, bo mamy Euro 2012, ale za 2 lata, w 2013 roku, mam nadzieję, że uda się tego typu właśnie wydarzenie sportowe powtórzyć.